byśmy mieli powiedzieć miesiąc temu, że zagram dla reprezentacji, to myślę, że sam bym w to nie uwierzył. No, jakieś ciarki na pewno przeszły, bo to było marzenie gdzieś tam od początku mojej kariery, żeby zadebiutować w seniorskiej piłce reprezentacji i z orzełkiem na piersi, żeby tutaj się znaleźć. Tym bardziej, że gdzieś tam ta moja droga do tego była kręta, spowodowana problemami zdrowotnymi, ale dzisiaj myślę, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo jeżeli byśmy mieli powiedzieć miesiąc temu, że zagram dla reprezentacji, to myślę, że sam bym w to nie uwierzył. Kiedy dowiedziałeś się, że wybiegniesz w wyjściowej 11 na tym spotkaniu? Bo jeszcze wczoraj na treningu Michał Probierz trochę mylił tropy. No wczoraj po treningu dostałem informację od trenera, że wyjdę w pierwszej 11, więc wczoraj po treningu wiedziałem, że mam się szykować do gry od pierwszej minuty. A jakie dzisiaj były założenia, jak graliście z Bartkiem Sliszem? Bo miałem wrażenie, że w pierwszej połowie to przede wszystkim taka bezpieczna gra, asekuracja. No, mieliśmy w środku trzymać ten środek. Jeden z nas cały czas w tym środku miał być, bo wiedzieliśmy, że Wyspy Owcze też lubią szybko zagrać z kontry. Więc taka wymienność, jeżeli jeden idzie, no to drugi zostaje, ale bardziej też mieliśmy właśnie za zadanie być cały czas w tym środku i zostawić tą grę ofensywną dla ludzi z przodu. W ostatnich kilku miesiącach sporo zmian w życiu. Tata, reprezentant Polski. No, jest córeczka teraz na świecie, więc myślę, że nic lepszego nie mogło mnie spotkać, tym bardziej, że rośnie, jest zdrowa, więc z tego na pewno mogę się cieszyć, a druga rzecz, że dzisiaj jestem w tym miejscu, gdzie jestem po tych moich przygodach, jakie miałem ze zdrowiem. A właśnie jak w tej krętej drodze, co myślałeś, kiedy przez półtora roku nie znałeś? No wiadomo, że to był ciężki okres, gdzie przez pierwsze pół roku nie mogłem totalnie nic robić, siedziałem tylko w domu i mogłem wyjść jedynie na spacer, więc można powiedzieć, że prowadziłem życie emeryta. Później zacząłem indywidualne treningi. Przez rok czasu pracowałem z trenerem Michałem Puchałą w Pszczynie i przygotowywałem się do tego powrotu, ale ja cały czas wierzyłem, że uda mi się wrócić do gry w piłkę i udało mi się, więc ta moja wiara wyszła mi tak naprawdę na dobre. Wiadomo, że tam gdzieś rodzina i żona miały też ciężkie momenty ze mną, bo człowiek chodził sfrustrowany, zdenerwowany. Kiedy nastąpi ten powrót, bo tak naprawdę ze zdrowiem później wszystko było ok, wszystkie badania były pozytywne, ale brakowało tej zgody do gry.